witam się z wami dopiero teraz. Rano nagrywałam przebitki ze śniadania i przez cały dzień byłam zajęta przez to, że mamy tą przeprowadzkę. Muszę poukładać sobie wszystkie rzeczy w tym nowym mieszkaniu, wszystko pozwodzić ode mnie z domu, od Kacpra z domu, z biura trochę rzeczy, bo teraz moje biuro, moje studio będzie tutaj w mieszkaniu. Także no, miałam dzisiaj w ciągu dnia sporo pracy, ale teraz bardzo przyjemna część vloga, ponieważ jest to vlog przedwigiliowy i będziemy pakować prezenty, będziemy odpakowywać prezenty z ostatnich okienek kalendarzy. Zwykle te ostatnie okienka są bardzo fajne, najfajniejsze, także dobra, zaczynamy może od kalendarzy. Pierwszy pójdzie ten od Lancome. Mam tutaj jeszcze w środku prezenty z ostatnich dni, bo po prostu przez tą przeprowadzkę nie znalazłam jeszcze miejsca. 24. Chyba dwa prezenty? Ktoś mi chyba dał pusty ten papier. No. Albo ty włożyłeś. Nie. Ty ja też nie. A, może włożyli zabezpieczenie, bo tam jest parę. A tak, to jest szklane. Okej, okay, dlatego włożyli. Chyba szklane takie, albo takie metalowe. Jakiś krem. Rewitalizujący, jakaś maska na noc, mocno rewitalizująca, odmładzająca, dobra. Także w sumie myślałam, że będzie coś fajnego, chyba że będzie fajny, wiecie, w używaniu. Dobra, teraz od dziewczyn, 24. Tutaj mam dodatkową część, została mi ostatnia, więc domyślałam się, że to do tego okienka. O, na końcu trzy kuleczki słodkie, czekoladowe z Mercy, trzy bombeczki, a do tego tutaj coś specjalnego. No jestem ciekawa, co tutaj dziewczyny włożyły. Nie mam pojęcia, co tam. O, szczyt do choinki, gwiazda. Ale super. Czyli całą choinkę mamy ubraną i na sam koniec gwóźdź tego programu. Gwiazda na malutką choinkę. Super. Dzięki dziewczyny, piękne. Teraz prezent może od Kacpra. Znowu coś dużego. Zobaczymy, co mi tutaj Kacper w ostatnim okienku dał. Znowu coś z eksperymentów. No pokaż wszystkim. O, teraz kulki do kąpieli i żelki do kąpieli? No. Super, fajne. Bardzo fajne. Czyli ale, mam cztery zestawy, tak? Ale to nie wszystko, bo ja ci ostatnio nie dałem. Wczoraj. No, wczoraj. I kolejna część jest tu. Musisz przewinąć jakby na... To jest mam w formie zdjęcia. No. Ja wam już teraz pokażę, tak mniej więcej, o ile światło mi pozwoli. Albo mi światło nie pozwoli. Chodzi o to i mam to dla Klaudii w formie prezentu, już tłumaczę, o co chodzi. Musisz przewinąć, jakby to jest to zdjęcie i następne. No. No. 200 i 220 podaruj dowolną kwotę na rzecz Sosnowskiego Szpitala? Hospicjum dla osób starszych, a druga to jest na dzieci z Afryki. Ostatnio rozmawialiśmy i mówiłaś, że chciałabyś im jakoś pomóc i tym starszym jakby ludziom i tym dzieciakom z Afryki. Także czyli ostatnią część zostawiłeś po prostu na prezent dla innych, super. Tak, ostatnia wigilijna część jest prezent dla innych. Umówiliśmy się, że sobie nie robimy prezentów. W sumie no, jakby zrobiliśmy sobie jeden wspólny, bo wyjeżdżamy, a stwierdziłem, że... Tak, wyjeżdżamy, super, bardzo fajny pomysł, super. Super, super. Na jeden jest 220, bo dlatego, że ta na dzieci z Afryki była realizowana przez zrzutkę i oni napisali, że jakby te dodatkowe dwie dychy gwarantują to, że równe 200 zł trafi do dzieci z Afryki, bo oni to biorą zawsze sobie 10% na obsługę tego. Super. Więc przelałem 200 na hospicjum i 200 na dzieci z Afryki, tam gdzie była zrzutka, gdzie ostatnio byli wszyscy influencerzy. Fajnie, Kacper, bardzo fajnie. Proszę. Bardzo fajny cel. To co, jeszcze mamy dwa kalendarze, ale fajnie, nie spodziewałam się, tak? Pokazujesz sobie telefon, mamy że jakieś zdjęcie czy coś. Fajnie, bardzo fajnie, bo faktycznie gadaliśmy o tym. Ja też taka jestem zawsze, że jakoś tak... I co do zwierząt, i zwłaszcza do starszych osób mam takie coś, że mnie bardzo jakby rusza widok chorych właśnie zwierząt czy starszych osób, także super, Kacper pomyślał i tak naprawdę jakby pode mnie to zrobił. Fajnie, fajnie. I tak samo ostatnio powiedzmy o tej fundacji właśnie dzieciaków w Afryce i tak dalej. To jest to, gdzie byli influencerzy i tak dalej. Chyba fundacja Kenia, coś takiego, no nie? Zbiórka Kenia tam na szpital chyba. Super. Nie pamiętam już. Super. Zresztą widziałeś, że płatność i to poświadcza to, że byłem przygotowany, bo tam jest data płatności i był 27.11. Widziałam, no. To było miesiąc temu. Fajnie.
super. Naprawdę fajny pomysł, Kacper. A tutaj mamy pomadkę taką brązową z NYXa. I w ogóle mam tutaj dużo tych pomadek, więc porzucamy je chyba dzisiaj do prezentów dla rodziny, nie? No. Albo może, no jak zostanie więcej rzeczy, to zrobię wam jakieś rozdanie na Insta większe. Dobra, mamy sporo tych szminek, tylko w ostatnich okienkach, bo ich nie wyciągałam przez ten remont. No i teraz Maybelline 24 okienko. I tutaj mamy... O, Maybelline Superstay Matte, dzięki, to jeszcze w moim ulubionym kolorze, no 65. O, mój ulubiony kolor. Serio, dali mi akurat ten. Świetnie. Czekaj, okej. Mega, bo tych pomadek nigdy za wiele. Ja mam tą pomadkę w torebce na co dzień, mam tą pomadkę w samochodzie, kolejną w kosmetyczce. Tą też dałam Oli, mojej koleżance, bo też bardzo ją polubiłam, jak zaczęłam jej czasami nakładać moją, jak ją przygotowałam na jakąś imprezę. Bardzo ją polubiła, także też ją dostała, także fajnie, będzie za fasik. Może dla kogoś, a może sama sobie zostawię. Zobaczę, czy tamte mi się kończą. Dobra, to w sumie tak, sprawdzimy kalendarze, przejrzymy wszystkie okienka i będziemy mogli śmiało jutro wyrzucić, bo tak naprawdę wszystko już pootwierane. A teraz ten zostawię, ten od Wiki i od jeszcze zostawię, ten, który tobie kupiłam, taki no zostawię na przyszły rok, nie? A teraz milsza część w sumie vloga, może mnie milsza, ale też miła, pakowanie prezentów. Ja uwielbiam pakować prezenty, uwielbiam dawać prezenty, mamy prezenty dla wszystkich. Kupiliśmy prezenty dla... Fajnie, bo dzisiaj możemy już to pokazać. Tak, bo nie będę się widzieć, bo już zostaną jutro. Ja w ogóle dzisiaj wyglądam jak wieśniak, bo mam bluzkę jakąś czerwoną, gacie sprane i tak dalej, ale trudno tam, to nie jest ważne, bo sprzątam dzisiaj. Także co, bierzemy się za pakowanie prezentu. Kacper! Usiadłam sobie teraz już na nowym dywaniku, co nam się przed chwilką stało. Kacper podał mi aparat do rąk i nie włożył go chyba do końca do statywu, albo nie. Statyw po prostu nam się psuje, bo już drugi raz tam wyleciał. I mam taki refleks, że słuchajcie, w tej ręce trzymałam jakby statyw od aparatu i chciałam się skryć po prezenty, żeby pokazać i nagle wysunął mi się aparat z niego i drugą ręką złapałam ten aparat, co było widać przed chwilą i zaczęłam mówić Kacper, bo myślałam, że nie wziął i po prostu ja nie wiem, jak to się stało, że nie wiem, w tych ułamkach sekund złapałam aparat, bo jakby nie wiem, podświadomie chyba wiem, ile ten aparat kosztuje i co by się stało, jakby on to teraz spadł. To byłby najdroższy vlog w naszym życiu. Na pewno. To wszystko byłoby najdroższe, bo nie tylko, że pod blogiem w jakiś sposób wynajęliśmy mieszkanie, cały kalendarz i tak dalej, to jeszcze montaż jeszcze... jeszcze jakby to upadło, to bym się chyba zabiło. Aparat jest kilkukrotnością wartości tego wszystkiego. Wszystkiego, nie. Dobra, okej. Okay. Prezenty, co mamy? Dzisiaj mogę wam wszystko pokazać, no bo wszyscy moi członkowie rodziny, wszyscy najbliżsi zobaczą tego vloga zdecydowanie po czasie, także mogę wam teraz już pokazać. Na start, chyba taki najbardziej niespodziewany prezent i wydaje nam się, że ta osoba bardzo się z tego ucieszy, taką mamy nadzieję z Kacprem. Kacper w sumie wymyślił właśnie ten prezent, to jest prezent dla Kacpra babci. Mamy dla niej iPhone'a 6S. Babcia Kacpra w ogóle jest starszą kobietą, dojrzałą kobietą, ale bardzo nowoczesną, naprawdę robi przelewy przez internet, co ona tam jeszcze robi, gra sobie na internecie czasami gra, w wolnych chwilach. Ma Instagram, ogląda przepisy wszystko. Przepisy sprawdza, wszystko. Ogląda wszystkie moje vlogi, generalnie to żyje tak jak każdy młody człowiek, łącznie z TikTokiem. Także naprawdę wow. I to babcia 3 razy do nas dzwoniła podczas grudnia, czasem gdzie jest Vlogmas. Tak, gdzie jest Vlogmas, bo je o 19 nie ma. Tak, na przykład ja czasami się spóźniłam i 5 minut później dodawałam, to o 19.00 był telefon, nie ma Vlogmasa, Klaudia, Kacper, nie ma Vlogmasa. Co się na stało? Kanale. Także ma prezent iPhone 6S. Jak wiecie, to jest model, który nie jest najnowszym modelem, jest jednym ze starszych, ale S-ka jest bardzo dobra i dalej hula. Także stwierdziliśmy, że na start do twojej babci będzie 6, może za 2 lata na święta dostanie najnowszego iPhone'a, jak polubi, zobaczymy. Także w tym momencie iPhone'ik i mamy plan zrobić tak, że Kacper pod choinkę, bo ja nie będę akurat na Wigilii u Kacpra, bo będę u siebie, ale zrobimy tak, że Kacper podłoży babci pod choinkę naszą paczkę zapakowaną from Wowkow to Krystyna z samym case'em, dostanie case'a, no i powie, no Kacper fajnie, tak domyślamy się, że tak będzie. No Kacper fajnie, no ale w sumie po co mi ten case? Jak ja przecież nawet nie mam iPhone'a, a wtedy Kacper nie położy tego pod choinkę, tylko będzie to miał przy sobie, da za kanapą czy gdzieś, wyciągnie jej spakowany telefon, otworzy sobie, no i zobaczy, dostanie iPhone'a. Jestem ciekawa, jak zareaguje, będzie musiał powiedzieć mi wszystko, Kacper. No. I w kolejnych vlogach, jeszcze w grudniu, puścimy jednego
tego vloga albo na początku stycznia. Zobaczymy, jak nam wyjdzie z montażem. Puścimy vloga i Kasyr w tym vlogu obiecuje, opowie jak o było. Tym, co babcia jak zareagowała. Mamy nadzieję, chyba, że tak jak chyba, teraz że jutro mówimy. Będziesz nagrywała. Będziesz jutro nagrywała takie przebitki. Nie wiem, czy zdążę. No zobaczę, nie obiecuję w tym momencie, bo... No wiem. No, bo nie wiem, po prostu, czy będę mieć czas. Są święta, dokładnie. No, ale ma czarnego 6S-a. Dobra, kolejna rzecz. Dla dziadka Kacpra. Jak już mówimy o dziadkach, to będzie dla dziadka Kacpra. Dziadek Kacpra uwielbia tworzyć rzeczy różne na ogród. Jak jest na wsi, to po prostu dłubie w drewnie. Ostatnio zrobił z butelek świnki, pomalował butelki na różowo, dociął uszka, dociął nosy, oczy i zrobił takie świnki doniczki. Ma masę jakichś figurek z drewna zrobionych, no nie? Jakieś żaby, nie żaby. Bociana sam robił, jakieś gęsi robił. Wszystko tam sobie rzeźbił, więc stwierdziliśmy, że Kacpra wymyślił tak samo, że zestaw do takiego jakby to są dłuta, bo to są dłuta drewniane, taki do zestaw. Do wycinania, wiecie, tych wszystkich, tych. Akurat ten zestaw, mamy wrażenie, że będzie dobry, bo on podobno ma jakiś z Lidla, ale sądzimy, że po prostu może gorszej jakości, dokładnie. Może mniej tych końcówek, także będzie miał teraz fajniejszy zestaw. Kacper zamówił z jakiejś stronki, wydawało nam się, że taki porządny, z Austrii, jakiś niby produkowany, także... Może będzie spoko w takiej ładnej skrzynce, trochę ciężki. Kolejna rzecz dla mojej babci tym razem. Ja akurat z wszystkich dziadków mam tylko babcię, także mamy dla niej suszarkę. Moja babcia ma tak gęste włosy, że nie znam drugiej takiej osoby chyba, która ma tak gęste włosy, zwłaszcza, że moja babcia ma już 70 lat, także mieć tak gęste włosy całe życie i nawet w wieku dojrzalszym, no to w ogóle wow. Także ma zestaw suszarki, tą samą, którą ja mam. My ją zamówiliśmy, ponieważ dla mnie ta suszarka jest super. Ja moje włosy suszę po prostu w parę minut, więc u niej to taka suszarka, taki sprzęt przyspieszy tak samo suszenie włosów, więc mamy dla niej taką suszarkę ze szczotką obrotową z Remingtona. Taką samą szczotkę podarujemy tacie i w sumie będzie to prezent wspólny. Tata dostanie tą suszarkę, no ale oczywiście będzie pewnie z niej też korzystała Wika i mama, także tata będzie musiał się podzielić, bo to będzie suszarka w łazience. Może dorzucimy coś tacie, nie wiem, jakieś perfumy czy jakieś zielonie. Mamy jakieś tam kosmetyki, może męskie kremy. Coś poszukam w moich rzeczach, żeby dostało, wiecie, coś dodatkowego. No i mamy właśnie identyczną suszarkę, tak jak powiedziałam. Ona mi się na maksa sprawdza, więc stwierdziłam, że moim bliskim który tak samo to jest dokładnie model, to się jakoś nazywa? Tak samo ją podaruję moim bliskim. 2200 voltów. To jest model jakiś Car and Strange Confidence High Dryer. Zestaw z szczotką modelującą. Nie pisze, po prostu Carl and Strange. Czyli po prostu do kręconych i do prostych włosów. Spoko. Z Remingtona ja mam jeszcze taką prostownicolokówkę i ostatnio kręciłam nią włosy mojej mamie. Spodobała jej się, więc Kasyr mówi, dobra, twojej mamie damy taką lokówkę, tak samo jej zamówimy. Jak już robimy zamówienie z Remingtona, to zamówimy od razu tą prostownicolokówkę. I mama teraz ma dłuższe włosy, kiedyś miała krótsze, teraz już ma dłuższe, więc mam nadzieję, że jej się przyda i do prostowania, i do lokowania. Na wyjazdy może brać tylko jeden sprzęt i robić do lokowania. Do lokowania. Jak będzie sobie nagrywała filmy na YouTube, to będzie lokowała. Tak, produkt. Jakie to było słabe, dobra. Mamy jeszcze dwie rzeczy dla naszych sióstr. Dobrze mówię? Tak, dla naszych sióstr. Dobra. I po niej idę. Tak, właśnie. Poczekajcie. Tak, już jesteśmy w trakcie mówienia o lokowaniu, to zróbmy lokowanie. Remington, iPhone i Duta, a teraz Klaudia. Co mamy dla naszych sióstr? Dla naszych sióstr mamy, słuchajcie, sprzęty. Coś, co powiedzieliśmy im, że dostaną dopiero na święta prezenty bez Mikołaja. Miały drobnego Mikołaja, tylko kosmetycznego. Takiego... Miały powiedziane, że będą miały czeladowy prezent, drogi, więc dostaną tylko na święta taki turbo fajny. Tak, mamy nadzieję, że im się spodoba, bo w sumie żadna z nich nie powiedziała nam, że chce akurat to, ale no jak im się nie spodoba, to się... Trochę chyba pogniewamy. Bo jest to coś, co moim zdaniem jest takim niezbędnikiem każdej nastolatki, dziewczyny, która jest w wieku dojrzewania. Akurat nasze siostry są w podobnym wieku. Mamy różnicę tam 2 lat mniej więcej, plus minus, także to nie jest duża różnica. I mamy dla nich szczoteczki Foreo. Dla Wiki i dla Karoliny. Do tego dorzucę im jakiś żel do mycia buzi. No i... Taki zestaw. Mam nadzieję, że będą zadowolone, bo to na pewno ułatwi im pielęgnację i mam nadzieję, że sprawi, że ich cera będzie
lepsza, będzie lepiej wyglądała. Chcieliśmy wziąć dwa różne kolory, to ja chciałam przynajmniej. Chciałam wziąć, nie pamiętam, że jakoś tam chciałam jasniejszą jednej, ciemniejszą drugiej. A Kasia stwierdził, że chce wziąć dwie takie same. Także są dwie takie same, dwie identyczne. To są Luna Mini 3, czyli te jedne z najnowszych. Mają połączenie już z Bluetooth, nie? Tak. Mają? Bo to są te ze skanerem, czy nie? Są. Można połączyć, tylko to nie jest ta Fofo. Fofo robi cały program. Fofo robi mycia program, tak. I sprawdza stan skóry, a ta tylko daje program, ale nie ma sprawdzania stanu skóry. Czyli nie ma tego czytnika nawilżenia skóry. Okej. Ale te są chyba najnowsze. Nie, jak one mają, po ile mają lat? No, 12... 12 i 15. I 15, no to im takie wystarczą na razie. Tak, dokładnie. Zdecydowanie im wystarczą. Ja też mam tą trójkę i w sumie w tym momencie częściej jej używam, a tą mniejszą biorę na wyjazdy, bo jest po prostu mniejsza. Także tak wyglądają prezenty dla naszych najbliższych. My z Kacperem sobie nie robimy prezentów, tak jak to powiedział Kacper przy kalendarzach, bo po prostu mieliśmy sporo wydatków w tym miesiącu, sporo różnych po prostu w tym miesiącu nawarstwiło się wydatków. Stwierdziliśmy, że bez sensu w tym momencie wynajęliśmy sobie dla siebie mieszkanie i jedziemy na dwie noce, na trzy dni do Wrocławia. A gdzie to jeszcze się dowiecie, ale jedziemy do Wrocławia. Kto tam kojarzy Wrocław, to może się już domyśla. Fajne miejsce, jeszcze nie byliśmy. Mam nadzieję, że będzie fajnie. To bardziej zamiast Sylwestra i takie mini wakacje, nie? Dokładnie. Bo na wakacje nam jest bardzo ciężko jechać. Przez to stwierdziliśmy, że może polecimy, zrobimy coś fajnego w Sylwestra, ale ceny w Sylwestra są... Więc lecimy i jedziemy, więc jedziemy dwa dni przed Sylwestrem, dwa dni przed Sylwestrem wracamy i cena w okresie przedsylwestrowym jest dużo lepsza niż stricte w Sylwestra, więc Sylwestra siedzimy z Barusiem w domku. Może z rodzicami, może z jakimiś znajomymi, jeszcze nie mamy planów. Tak w ostatniej chwili po prostu musimy się na to zdecydować, bo wcześniej nie mogliśmy zaplanować przez to, że ruszyło Łałkał, musimy pakować paczki z Kacperem. Nie wiedzieliśmy, czy wynajmiemy mieszkanie, tak. Bo to też to mieszkanie wynajęliśmy w przeciągu paru dni, odkąd je obejrzeliśmy pierwszy raz. Dlatego tak właśnie wyszło i w tym momencie ja biorę się za pakowanie paczek. Mam fajne papiery, które kupiłam w Lidlu i w Tedim. A w Lidlu taki srebrny papier. Ten i ten. Wzięłam, bo stwierdziłam, że to są takie uniwersalne papiery, które nie muszę koniecznie wykorzystać święta, tylko na przykład komuś na prezent też mogę w nie zapakować, więc pakuję w pierwszej kolejności w te dwa, bo są stricte świąteczne. Ze śnieżynkami i z choinkami. Taki wiecie, tip, żeby nie marnować papieru i żeby nie trzeba blokować ciągu roku kolejnego dla innych osób, także tak będę właśnie robić. Biorę się za pakowanie. Spakowałam wczoraj wieczorem prezenty, teraz wstałam, już mamy wigilię, poranek wigilijny i właśnie zebrałam się, ubrałam się, uczesałam, nie malowałam. Jadę teraz do domu, do rodziców, ponieważ dziewczyny mają ubierać rano choinkę i możliwe, że zdążę jeszcze im pomóc. Jest 9:30, ja dzisiaj miałam kiepską noc, bo wieczorem dostałam okres i rano straszliwy ból brzucha mnie obudził około 6-7, no i od tej godziny już nie śpię, położyłam się spać przed drugą, bo jeszcze sprzątałam, także trochę słabo, ale mimo wszystko mam pozytywne nastawienie i mam nadzieję, że ten dzień będzie super, także teraz właśnie zbieram się i jedziemy do moich rodziców z Kacperem. Kacper, śpiący? Trochę tak, a wiesz, że jak wigilia tak cały rok? O Jezu. To musisz się uśmiechnąć. No, dzisiaj żadne przelewy nie przyjdą. No, ale to nie chodzi o kasę. O nastawienie. O nastawienie? Tak. I to dzisiaj cały dzień pracujemy. No, uśmiechamy się. Nie pracujemy, Mort. Mamy wszystkie rzeczy w windzie i lecimy. Fura umyta. Kasę przejmął autko, ma z 2 godziny go nie było, jak nie więcej. Dotarłam, słuchajcie, do domu i zobaczcie na mamusie, jaka wystrojona. Kto oglądał vloga z Bielska, to wie, flami, o co chodzi. Ale cały dresik fajnie, wygodny? No, taki idealny, bawełniany. Zobacz. Bardzo ładne są te flamingie, jakie miłe. Jakie miłe w dotyku. Świąteczne wydanie. Zobaczcie, co mamy.
I już gotowa do Wigilii u Wiktorii w pięknym pokoju. Wy jeszcze Wiktorii pokoju nie widzieliście. Jak Wika mi pozwoli, to może pokażę. Mogę pokazać? Masz idealnie czysto, to pokażę. Tu ma Wika toaletkę, tu biurko z choinką niezapaloną. Musisz zapalić. A, miga. Tutaj telewizor, szafa. Pięknie, pięknie, czyściutko. Musi tak być codziennie, Wika, co? Musi. Będzie? Musi być. Będzie, co? A prezent masz nagłane? Tak. Ja tak samo. Także lecimy na dół już do rodziny, siadamy do stołu i wigilujemy się. To było za dużo, mam tego czerwca. Nie widziałem, nie patrzyłem, no. Ale Kasper, to się już nagrywa? O, ja! Micha! Dzięki! Jakie fajne! Ale wymyśliłaś! Dzięki, Wilka! My, kochani, siedzimy sobie z rodzinką, odpoczywamy, rozmawiamy, śmiejemy się i tak dalej. Jemy, to przede wszystkim. Ale przyszłam na chwilkę do Wiki, poprosiłam, żeby mi nagrała, ponieważ obiecałam wam, że jeszcze w ciągu ostatnich dni Vlogmasa będzie rozdanie dla was. Więc przygotowałam takie na szybko, w czasie remontu nie mogłam znaleźć za wielu różnych rzeczy, ale przygotowałam dla was taką mini paczuszkę świąteczną ode mnie. Taki, to jest chyba peeling czy balsam, peeling do ciała od Mia, ekspresowy, i zestaw hybryd od Similaka. Trzy różne kolorki, taki zestawik. I oczywiście wystarczy skomentować tego Vlogmasa, zasubskrybować mój kanał na YouTubie Klatek Vlog i mieć follow na moim Instagramie Klatek, czyli musicie mnie obserwować na YouTubie i na Instagramie. A ja, słuchajcie, w następnym Vlogmasie na moim kanale z wyjazdu naszego przedsylwestrowego ogłoszę zwycięzcę rozdania, ponieważ ten jeden zestaw trafia do jednej osoby. Teraz już się z wami żegnam, wracam do rodzinki i jeszcze raz życzę wam wesołych, ciepłych świąt. Pa, pa!